No hej, hej, no ja z tej strony, a to jest kolejny odcinek z Warhammera. No i cóż, jesteśmy świeżo po splądrowaniu naszej osady, a dokładnie krainy zgromadzeń, no i mamy całkiem spore straty, przyznam szczerze. Ja się boję tego naprawiać, zanim umieszczę tam jakąś armię, która mogłaby w miarę odeprzeć takowy atak. No i ktoś tam doradził ogólnie w komentarzu, że jeśli chciałbym faktycznie wysłać swojego Manfreda na tego questa, na ten miecz, no to już powinienem posiadać o wiele lepszą armię. Także było poradę, żeby nie używać eterycznych jednostek, tylko lepiej tą grupową straż, ponieważ ona się znacznie lepiej się spisuje. Dobra, i teraz słuchajcie co? Teraz pytanko, co robimy? Ta armia, no jest nawet niektóre oddziały rozbite. Oni straty ogólnie dostali. Ja myślę, że będę chciał Manfredem w trybie plądrowania tam się przedostać. Tylko zobaczmy, czy ja będę miał takowy zasięg. Poczekajcie, tryb plądrowanie. Potrzebuję 25%, tak? No to... Znaczy ja mogę ustawić to i się przemieszczać? Nie, nie mogę, niestety. No to cóż. 20... O, ja się ustawię w tym miejscu. Troszkę straty dostaliśmy, ale... Jezu, słuchajcie, nie... Dobra, nieważne, nieważne. To potrzeba 50%. Źle zauważyłem. Misklik, że tak powiem, mózgowy. O ile można tak to określić. Nieważne. Dobra. Myślę, że można stworzyć kolejną armię. Co wy na to, słuchajcie? Co wy na to? Ja na to jak na lato, ale wolałbym jednak chyba taką bardziej doborową armię. Mamy w ogóle sporo pieniążków. Mamy naprawdę bardzo sporo pieniążków. I ja chyba sobie rozwinę ten budynek z grupową strażą, z wielką bronią. Chociaż jednak, no kurczę, na bardzo, przyznam szczerze, bardzo chcę tego Wargulfa. Nie wiecie co? Poczekajcie, Schwarzhafen. No kurczę, nie wiecie co, najpierw rozwijmy sobie jednak takie rzeczy. To jest jednak zawsze ważne, pamiętajmy o tym. No i tutaj mamy surowiec. Mamy te pola, okej, okay, niech się budują, świetnie. Dalej. Zamek Tempelhof. W takowym zameczku, co ja bym chciał mieć? Co ja bym chciał lodziska mieć? Powiem wam, że tutaj są tereny niedaleko tych skawenów, że ja się boję, że oni jakieś podmiasto sobie tutaj trzasną. Więc tak, just in case, ja sobie tutaj dziubnę. Oj, nie to. Nie wiem, czy to jest w ogóle warte robienia. Chociaż w sumie, kurczę, wykrywalność. Czy może jednak zrobić to spaczenie wampirów, no i rozwinąć to na maksymalny poziom, wtedy... Cholera nie wiem, mam zarąbisty dylemat. Wiecie co, na razie nic nie będę robił. Dajcie mi w komentarzu znać, chociaż i tak pewnie nagrywam sobie teraz jakiś tam zapasik, więc raczej... ten odcinek ogólnie jest na jutro, czyli na 26. No ja to nagrywam ludziska dzisiaj, czyli 25, jakkolwiek to brzmi. Dobra, grobowa straż. Aha, no tak, to jest będzie wymagany budynek. No to cóż. No mam, przyznam szczerze, zarąbisty dylemat, nie wiem co zrobić. No w tym mieście na pewno będę chciał zrobić tą bibliotekę, no i to, więc dwa sloty pójdą na to. A pytanie, na co pójdzie trzeci slot? No i to jest, słuchajcie, pytanie, no za 100 punktów. Może też na to, na tą kryptę? No, powiem, że to no, dużo kosztuje, ale dochody daje konkretne. Na razie sobie zostawię wszystko. I ewentualnie, czy mogę stworzyć armię z jakiegoś specjalnego lorda? Nie mogę, niesranny, tak? No dobra, no to na razie poczekam. Okej, bohater się nie poruszył. Uszkodzony budynek, aha, no dobra, wiecie co, naprawmy. No liczę, że nie będą robili nagłego kontrataku. No i pozwolą nam się nieco tutaj obronić. Muszę tam przez... Muszę tam przesłać moją wampirzycę, żeby troszkę, wiecie, to spaczenie tam rozwinęła. No bo niezbyt jest dobra sytuacja. O, no tak w ogóle powiem wam, słuchajcie, plany, bo tam podczas grania w Bannerlorda już o tym wspominam niejednokrotnie. Odnośnie streamów. Plan jest taki, lodziska, żeby rozpocząć streamy najprawdopodobniej pod koniec lipca. Taki mam plan. Mi się wydaje, że to będzie optymalna data. No i już wam mówię, jak to będzie wyglądało, tak z mojego punktu widzenia. Otóż zawsze, ale to zawsze będę chciał prowadzić przynajmniej jedną serię z Total War'a na kanale. Na streamy będą na przykład z innych gier, ale oczywiście nie wykluczam, że żebyśmy sobie też nie zagrali na takowym streamie właśnie także w jakiegoś Total War'a. Dobra. Plądrowanie. Kto? Szczury, tak? Aż to cholera, słuchajcie, to cholera jedna. Ale no i na plądrowanie oni nie wymierają. No i pytanie, co teraz zrobić, wiecie? Pytanko, co teraz zrobić? A w ogóle gdzie jest ta armia? Mogę zwrócić uwagę. Kto to jest? To jest...
O, kapitan, tak? Wielki bohater. A w ogóle tutaj mamy, co ciekawe, Izabelkę i ojca Vlada, mojego. Fajnie. Bardzo chciałbym z nimi, przyznam szczerze, zrobić konfederację, ale chyba jak już zawiązano z nimi status lenny, no to chyba nie jest to możliwe. Zobaczmy. O, widzę, że handel jest możliwy. Fajnie. No i na tym nawet sporo zrobimy. Dobra, załóżmy 600. Co wy na to, panowie? Wysokość. Świetnie. Fajnie. A jak nam w ogóle pozostałe wampiry? Czy byliby skłonni do ewentualnej konfederacji? Chyba nie, bo są daleko, więc raczej, no raczej by nie chcieli. O, ci w ogóle chcieliby sojusz, to ciekawe. Ale nie są zbyt mocni, nie są zbyt mocni. Tylko poczekaj, Imperium. Imperium Strygos, aha, to jest takie Imperium Wampirów. O proszę, to też ciekawa opcja. No dobra, na razie dyplomację odkładamy na bok. No i cóż, zajmijmy się tym. To jest moja wampirzyca. Ja bym chciał taką wampirzycę, żeby... No, tutaj niech podejdzie. Chociaż ona i tak już w tej osadzie to robiła, ale... No niech będzie w tym miejscu. I przy okazji może, nie wiem, zaatakować budynek. Szansę ma nawet sporą. Skutecznie, fajnie, udało się. No i od razu mamy poziom. Świetnie. Do tego potrzebuję 10 poziom. Ona ma 8, no to jeszcze troszkę do tego brakuje. To ja może w międzyczasie chciałbym... Wiecie co? Ja sobie to wahadło ulepszę, bo mam wrażenie, że to może być naprawdę, naprawdę epicki skill. A, no i w ogóle nam nekromanta zginął, więc możemy sobie kolejnego zwerbować. Kogo? Tylko pytanie. Dyscyplina. Percepcja. O, to jest fajne, to jest fajne. Szansa. Przyznam szczerze, że chyba tego Ryanera zrobię sobie. No, dajcie mi tego Ryanera. Znaczy Ryanora. Ryaner. Okej. Teraz. Teraz co? Słuchajcie, teraz co? Wiecie co? My sobie tych prześlę do miasta. Znaczy do miasta, właściwie to do osady. No bo ja się boję, że on mi znowu ją zaatakuje. A tego z kolei wrócę w kierunku... Oj, on nie dojdzie. W kierunku Grenstadu. Dobra. No i cóż, no i cóż. Przydałoby się jednak ulepszyć ten budynek, żeby mieć tych rycerzy z wielką bronią. No nie ukrywajmy, jest to no, dobra rzecz. Jest to bardzo dobra rzecz, więc ja sobie to chyba zainwestuję od razu teraz. Dlaczego by nie? No i cóż, teraz w tym miejscu przydałoby się zrobienie kolejnej armii, ale... On dopiero za 3 tury będzie, a nie chcę szczerze mówiąc robić wampirów z pozostałych rodów. Wolałbym jednak, znaczy z pozostałych rodów, z nierodów, on tak powiem. Wolałbym właśnie tylko i wyłącznie z rodów robić. Okej, okay. Ona jest tutaj. Pani Karola. Pani Karola może teoretycznie wrócić. Jakie w ogóle mamy questy? Mamy questy chyba, żeby się tam teleportować, tak? Tak, no to na razie no nie jest to możliwe. No więc, pani Karola. Proszę panią bardzo. Ale pani musi... natychmiast wrócić i nieco pognębić Imperium. Dobrze. Dalej, Ryaner. Nekromanta, okej. Okay. To jest kto? To jest... Aha, z tego rodu, co ostatnio przyzwaliśmy. No i to byłoby chyba na tyle. Czy w ogóle możemy jakiegoś agenta zwerbować? Banshee? Nie, możemy po jednym tylko. No to się da zwiększyć limit oczywiście. Tylko z ciekawości co? Co jest potrzebne, żeby takowy limit zwiększyć? To jest dla nekromantów boost. No to już mamy zrobione. I możemy mieć dwóch. A teraz pytanie, co nam da... zwiększenie innych agentów. Dobra, o kurczak, to jest no taki, no nawet fajnie posortowany, ale nie jakoś najlepiej. Dobra, tutaj wampir, to dobra, czyli że twierdza wampira zwiększa nam limit dla wampirów. Tu z kolei dla Banshee. A pytanko, co dla naszego króla? To także dla nekromantów zwiększa, fajnie. A co dla króla? To jest bardzo ważne. O, nie wiem, szczerze nie wiem, nie widzę tu niczego. Najprawdopodobniej już to kilka razy wyświetliłem, ale... A, tutaj, dobra. Okej, okay. No to też sobie to warto ulepszyć. Jeszcze może nie teraz, a potem. Okej, okay. W tym momencie chyba ludziska, kończymy sobie turę. Najprawdopodobniej plan na obecne podboje jest taki, żeby zająć sobie tę osadę. No i może też te tutaj, nad górami. I troszkę się w tym miejscu mocnić, a później będę chciał wyruszyć na Skavenów, na Skavenów. No, chyba tak. Kto to w ogóle jest, słuchajcie, kto to jest? To są zwierzę ludzie. Przyznam szczerze, że oni mi się bardzo podobają jako frakcje wizualnie. No i nawet bym sobie kupił DLC, żeby nimi zagrać, ale z tego co wiem, to oni nie mogą się osiedlać. Ja wiem, że jest taki mod, który pozwala im się osiedlać. No i to mogłaby być nawet ciekawa kampania. Nie wiem. Zagrałbym takimi zwierzę ludźmi. Więc może kolejna seria z Warhammera. No to już byłaby z jakiegoś DLC. Zobaczymy. Znaczy na pewno będzie z DLC, tak mi się wydaje. No chyba, że jest jeszcze jakaś frakcja, która naprawdę by przykuła moją uwagę.
No i kiedyś sobie oczywiście zagramy też wampirami z tych rejonów zamorskich, czyli tych takich piratów wampirzych. Także fajna frakcja. Okej, trybut. No, słuchajcie, to jest, no, powiem tak, no to jest świetna rzecz. My nie mamy problemu z ładem publicznym, a z Afryki dostaniemy rozwój. Nie ma żadnego trybut. Spadać, ludzie. Dobra. What happened? Aha, no tak, mamy z nimi sojusz. Mamy z nimi sojusz, tylko pytanie, na co oni idą? Oni mogą chcieć zaatakować Imperium. No wątpię, głupie to jest, że jak zerwę z nimi status wasalski, no to kurczę, znaczy, że żeby zrobić z nimi konfederację, no to muszę ten cholerny status wasalski z nimi zerwać, no niestety. No ale okej, nieistotne. Dobra, Banshee ma już wyznaczony tor. Nasza wampirzyca, niech postara się zabić tego kapitana. Chociaż w sumie on mi tak nie przeszkadza. Wiecie co, ja sobie jeszcze troszkę wyrządzę szkodę w tym mieście. No, szanse mamy nieco większe. No nie udało się, ale no nie ma tego złego. Na szczęście nie została ranna nasza koleżanka. Dobra, i teraz. Możemy to teoretycznie zaatakować. Ale czy to jest duże miasto? Jest to duże miasto i ma to spory garnizon. Są tutaj dobre jednostki. No więc musiałbym to... orkowie to zajęli, fajnie. Ja zaraz z tymi orkami sobie coś kurczę podpiszę, bo ja się strasznie obawiam inwazji, przyznam szczerze. Nie chciałbym, żeby mnie zaatakowali, no byłoby to bardzo nieprzyjemne. Okej. Dobra. No to cóż, dyplomacja. Oj, czemu to tak przewija, kurczę? Chyba dlatego, że to jest pierwsza frakcja w tabeli, zawsze do niej nam pokazuje. Możliwe. Okej, nieistotne. Teraz ja bym chciał zamienić słowo z orkami. Arzak, to jesteś ty? Tak, to jesteś ty. I ty mnie lubisz. Jest agresywny, ale z kolei słaby. Nie wiem. Przyznam szczerze, że wolałbym jakiś sojusz z wami. No nie wiem, no na razie nam sprzyja, na razie nas lubi, więc no, fajna rzecz, bardzo fajna. Ale z kolei obawiam się z lekka inwazji krasnoludu, chociaż raczej raczej niziołki są zdecydowanie zajęci problemem Skavenów. W ogóle sporo tych takich efektów, takich wiecie, magii, to chyba oznaczają wiatr magii, że są jakieś dobre, nie jestem pewny, czy to jest po prostu taki wizualny efekt, który na nic nie wpływa. Dobra, oni tutaj dojdą. Tak, dojdą w jedną turę, czy nie? Nie, nie dojdą. No to ja... Czy mogę wyznaczyć im cel ataku? No byłoby fajne. Czy oni w ogóle się z nimi biją? Nie, nie biją się z nimi. A czy chcielibyście mi pomóc? Dołącz do wojny ze Złotym Zakonem. Co wy na to, panowie? Umiarkowana. Świetnie, dołączyli. No to teraz koordynacja działań. Co to jest? Aha. I czy moglibyście, panowie, pomóc mi w tym miejscu? Dokładnie. A oni raczej, ludziska... nie dojdą w turę, więc ja jeszcze w tej turze nie zaatakuję, ponieważ najprawdopodobniej tutaj będzie kontratak bardzo szybki ze strony Imperium. No więc dopiero zaatakuję w kolejnej turze. A teraz myślę, że możemy ulepszyć osadę. Ja sobie ją ulepszę, dlaczego by nie? I w Grenstadt także. Fajnie. Osady ulepszone, możemy kończyć turę. Nagrywa się, nagrywa. Mamy zaraz 14 minutkę. Bardzo fajnie. O! Sojusz. Henryś, tak? No niezbyt. Słaby jesteś. Jeszcze nas wmiesza w jakąś wojnę niepotrzebną? Nie, raczej odmówię. Nie ma co. Nie ma sensu, słuchajcie, nie ma sensu. Ha, ha! Wybuchła wojna. Inna frakcja sięga przeciw tobie po broń. Zmiażdż ich bez litości. Zmiażdżę. Oni są w sojuszu z zakonem, to dlatego. Tylko pytanko, goddammit, czy możesz zniknąć łaskawie? Chcemy zobaczyć jego statystyki, no żeż... Aha. To spadaj, no co to jest, kurczę, za... O, dobra. On jest słaby raczej, ale on prędzej miałby chrapkę na von Karsteinów. Raczej do mnie nie dojdzie. No cóż no, okej. Okej. Myślę, że to go zgubi, słuchajcie, to go powinno zgubić.
Okej. Okay. Głupie przechwałki. Powiadają, że chełpisz ją zwycięstwami, że spędzasz więcej czasu na wznoszeniu posągów ku chwale minionych bitew, niż na zarządzaniu królestwem. Powiadają, że jesteś głupcem. Raczej teraz nic zrobić nie będę, więc sobie ten zapał lepsze. Dobra, Banshee, idziesz do przodu, pani koleżanko. O, w ogóle fajne jest to, że pokazuje nam na tym widoku taktycznym trasę. To jest świetnie zrobione, w innych tutorialach tego nie ma. Bardzo fajnie. No i cóż, teraz, gdzie oni są? Są tutaj, tak? Dlatego oczywiście nie dojdę tutaj. Piledorf. Ale to raczej później. Teraz mnie interesuje bardziej ta osada. Bo widzę, że drugą armię zrobili. No, wzmacniają się bardzo. O, i mi się to bardzo nie podoba, ja przyznam szczerze. Muszą sobie zrobić zaraz jakąś drugą armię, no bo ta moja raczej nie podoła chyba. Dobra, w tym miejscu z kolei ja chyba się pozbędę oddziału, nie wiem, no tych szkieletów, no słuchajcie, no to nie jest to zbyt dobry oddział. Myślę, że te nasze gule mogą być nieco lepsze, no więc ty przyjacielu, w to miejsce. Wyszukiwanie, proszę bardzo. No i już dwóch nekromantów, to już wygląda nieco lepiej. Dobra, teraz z kolei tutaj mam w ogóle surowce, wyroby, no to może sporo pieniążki generować, te garncarskie wyroby. Mam taką nadzieję. No i cóż, tu już nam dali spokój. Myślę, że powinienem wyrobować armię nową. Co by na to? Dobra, zatura. Jeszcze nie teraz. A nieprzydzielone umiejętności, świetnie, kto? Aha, ktoś z rodu von Karsteinów, fajnie. Aha, i w ogóle ktoś mi tam mówi, żebym zawsze dawał jedną rzecz, poczekajcie, wiecie co? Odpalę w międzyczasie, odpalę sobie komentarz z wczorajszego odcinka, właściwie dla was to z przedwczorajszego, bo ktoś tam wspomniał, jaki powinienem pierwszą umiejętność rozwijać na wampirach. Już ludziska wam mówię, co to tam było. Oj, to chyba nie tutaj ktoś kurczę pisał. Chyba nie w tym odcinku. Dobra, nieistotne. Zajmę się tym do kolejnego odcinka. A nie, dobra, jest. Wybór głodu. Głodu. Co to jest głód? Słuchajcie, co to jest głód? To jest głód. Dobra, no to bierzemy głód. Zawsze będziesz wybierał głód. Dzięki ci, kolego, serdecznie za info. No i cóż, ktoś jeszcze ma umiejętności. Nasza wampirzyca. Witamy panią serdecznie. Już masz pani 9 poziom. I co by teraz dać? A chciałbyś mieć koinka? No proszę. Nie, ja ci dam lepszego koinka. Teraz ulepsz to. No, dlaczego by nie? Zawsze jakaś tam szansa na pozytywny skutek, nie? Okej, kończymy turę. No i martwi mnie to, że oni już zrobią sobie drugą armię, więc mogliby za chwilę nas zaatakować i to byłaby ciężka bitwa, muszę przyznać. Raczej do łatwych by nie należała. Inwazja. Czy dobrze widzę, czy jedną armię stąd zabrali? Cieszę się z waszego przybycia, proszę. Chcieliby bardzo sojusz. Kurczę, no ale oni są w cholerę daleko, no nie ma sensu. No widzę, że są otoczeni wrogo, bo mają tutaj czerwone. Nie, więc co? No kurczę, odmówię, no. Oni nas zmieszają w wojnę, no ja szanuję wampirów innych. Ale jak chcą, to mogą dołączyć do Konfederacji. I wtedy ich ochronię. Dobra, Czarny ork, znany jako Grimgor Żelaznoskóry, wydał wezwanie do Cały świat trzęsie się w posadach, gdy bezmierna zielona fala orków i goblinów przetacza się w stronę nieszczęsnych ofiar. Gdzie jest ten Daleko w cholerę od nas, więc ja się w to nie boję. O, gotowi do działania, świetnie. A, to oni mają Dobra. A wy sobie idźcie klasycznie w to miejsce. No goddammit, czy mogę zaznaczyć? O, w to miejsce. No i cóż, teraz. Teraz mógłbym to zaatakować. Jaki to jest garnizon? Nie jest jakiś wielki, ale ja. Najpewniej musiałbym to oblegać, bo zdaje się, że nie mam artylerii. Co to jest, cholera? No z cholerne szczury, no będą mnie drażniły, naprawdę. No przyznam, że mnie to wielce mnie to irytuje. Okej, okay, 6 koła. Czemu ją ulepszyć? Budynku poprzedniego poziomu. Gdzieś mam postawione? Poczekajcie.
O, aha, dobra. Nieważne naciska, nieważne. Ja sobie w to zainwestuję. To może być naprawdę bardzo dobre. I teraz, w tym momencie, no chyba będę chciał coś zaatakować, nie? Spaczenie nam fajnie rośnie. Kto to jest? Rana. No wolę tak nie robić. Raczej nas na to także nie stać. No więc cóż, teraz chyba będę chciał atakować. Boję się, że to może być zbyt nagłe wysunięcie. No i czy oni w ogóle dojdą jako wsparcie? Nie dojdą, nawet na forsowym marszu, więc mogę ich śmiało oblegać. A tylko tutaj jeszcze jest to spaczenie nieszczęsne, wiecie? Ja będę wymierał i to będę dużo wymierał. Przyznam... O kurcze. No to przyznam, że tego się nie spodziewałem. Wargulf. Lepsi rycerze niż nasi, bo my mamy czarnych, a to są nawet czarni z kopiami. No to można sobie ich podmienić. Jeszcze nie w tej... Wiecie co? No, kurczę, nie stać nas na to. Wiecie co? No nie wytrzymam, słuchajcie. Anulujemy na chwilę budowę, później to rozbuduję. A teraz nieco zmienia sobie strukturę naszej armii. W ogóle pozbędę się tych włóczników. Spadać, słuchajcie, nie będę jakichś szkieletów posiadał. Dobra, dwóch tych nie chcę. Nie, cóż, robimy tak. Tak. Dobra, na razie w ten sposób. I jeszcze zamiast jednego tego mógłbym sobie zrobić Wargulfa. O, myślę, że to by się opłacało. Wargulf. Jesteś tutaj, kolego, świetnie. Oni chyba kosztują utrzymanie tyle samo, co normalne, jakbym mnie normalnie zwerbował. Tylko po prostu ich koszt wzniesienia jest nieco droższy. W ogóle, słuchajcie, jaki efekt się zrobił taki czarny. Dobra, no to jeszcze nie teraz atakuję, dopiero w turze za dwie. Jak nam się spaczenie zrobi. Okej, okay. Mamy 20 minutkę, to jeszcze może zdążymy to zagrać? Wątpię. Raczej wątpię, że zdążymy to zagrać. Najprawdopodobniej w kolejnej turze, ale no nie mówię nie. Może wyjątkowo ten odcinek będzie dłuższy, chociaż przyznam szczerze, że raczej bym nie chciał robić takowych długich odcinków. Ale już mam ochotę na Gothica, słuchajcie, no bo ja już mówiłem kilkakrotnie, na pierwszy ogień w streamach pójdzie Gothic. Osobiście ja bardzo, naprawdę bardzo lubię Gothica trójkę. Mógłbym śmiało powiedzieć, że jest to chyba moja ulubiona część, ze względu na to, że jest to moja pierwsza gra, z którą miałem styczność, jeśli chodzi o sagę Gothic. Ktoś zaraz powie, że trójka nie dorównuje dwójce, jedynce. Owszem, jest to inna gra. Dwójka, jedynka jest... jakby to powiedzieć, jest lepsza na swój sposób, podobnie trójka na swój sposób. Trójka ma jednak ten świat nieco otwarty, więc można się tam fajnie pobawić, ale chyba osobiście stawiłbym egzekwo pomiędzy dwójką, nocą kruka, a trójką, jeśli chodzi o moją ulubioną część. Dobra, słuchajcie, to się nie zrobi, atakuję już w tej turze? Wiecie co? Ja się boję, że tutaj ta armia idzie, więc sobie zrobię zwiad. Nie, to gdzie oni poszli? Poczekajcie, to była jedna armia Imperium. Gdzieś oni poszli, ale za cholerę nie wiem gdzie. Dobra, no to cóż. Aha, dobra. Tutaj już są, tak. No nie wiem, słuchajcie. Atakujmy. Straty jakieś poniosę, mam nadzieję, że niewielkie. Aha, ale mogę to zagrać. Uj, wiecie co, ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem porwania się z motyką na słońce, jakkolwiek to brzmi. Chociaż? Kurczę, oj, słuchajcie, nie wiem, czy to nie jest głupota, co teraz robię. Czy mi taka jedna armia wystarczy? Poczekajcie, przerw oblężenie. Mogę plądrować? Nie, no to... Odwrót? Odwrót, nie, wiecie co? No jeden na jeden bym wygrał, ale mnie ten garnizon bardzo martwi, więc... No jeszcze muszę się nieco wstrzymać. Dobra, tutaj mamy te miski, tak? Ile te miski pieniążków tam tutaj generują? Niewiele, więc ja bym sobie wolał garnizon zrobić w pierwszej kolejności. I teraz. Taram. To bierzemy, fajnie. Co to jest? To są te durne szczury. Ja bym podpisał szczerze z przyjemnością sojusz z tymi orkami z północy. Bo na pewno nie chcę w najbliższym czasie tam iść. Oni są wielcy i są silni. A no nie chcemy się z nimi bić. Gdzie jest ich dowódca? Poczekajcie, muszę ich znaleźć. Tu zielonoskórzy. To jest oczywiście rachowawcze kości. Możemy sojusz jakiś? No nie chcą, kurczę, nie chcą. A jak będę łączył do wojny z twoimi wrogami? No już by chciał, ale no ja nie chcę dołączać do wojny z jego wrogami. Chociaż szczerze... słuchajcie, zajął Kraskrak. Krasnoludy, no... Nie wiem, gdzie są w ogóle. Czy oni są silni, czy nie?
Teoretycznie mógłby, no bo ja się boję, że on mnie by chciał w przyszłości zaatakować. A jest agresywny, pamiętajmy, że on jest agresywny. No nie wiem, a załóżmy za jakąś kwotę. Załóżmy za tysiaczka. Coś tam byśmy mogli pogadać. Za to i za sługi Nilfgaardu. Niska, on by najchętniej chciał, żeby mu z krasnoludami pomógł, nie? No chciałby. Ale krasnoludy też sobie nie są, chociaż ufam, że... Ufam, że on im podoła. Podpiszmy ten sojusz. Odrzucił. Nie, to nie. To może później za drobną opłatą uda się to w miarę podpisać. Ci najpewniej powinni teraz wrócić tutaj, żeby obronić osadę, no bo von Kersteinowie się tutaj czają. W ogóle słuchajcie, jaka słaba armia. Boże, słuchajcie, co to jest armia? Mamy już zaraz 70. turę, a oni dalej mają takie armie słabe. No bardziej, w totalne bardziej. Okej. Okay. Koniec tury. No, będzie to jeszcze taki jeden odcinek takiej nudy, bez podbojów. Ale to dlatego, że no kurczę, no rozbudowywuje się ciągle, nie? Ja wolałbym w pierwszej kolejności mieć dostęp do tych lepszych jednostek, nie? To jest zawsze fajna rzecz. No w ogóle, słuchajcie, spodziewacie się, że nowy odcinek podcastu będzie, bo jutro, właściwie dla was to jest dzisiaj, czyli w piątek, kumpel do mnie wbija, no i będziemy nagrywali. Najprawdopodobniej podcaścik. Dobra. Czego chcesz? Pakcik, tak? A czy wy się lubicie z tymi? Lubicie się z tymi, no to z przyjemnością bym to z wami, chociaż to jest leszcz. To jest leszcz. Co nie zmienia faktu, że nie chcą się z nim bić, więc przyjmijmy. Okej. Zwierzę ludzie, a wy co? Pakt o agresji. No taka najemna horda. O kurczę, powiem wam, że mają sporo wojen. Ale można by się z nimi związać jako taka, wiecie, najemna horda. Chociaż jest to nie, że te... Spadaj, chłopie. Kim ty jesteś w ogóle? Siła 95. Nie boję się go. No każdy ze mną chce ten pakt o agresji, no bo wie, że do mnie nie wbiją, bo no nie ma spaczenia. Ja sobie mogę wbić, jak sobie oczywiście wskrzeszę lorda. Wiek odkryć. Rozszalały bóg morza. Stromfel zaginął. Być może wywiało go na południe magiczna burza pustosząca świat. Pod jego nieobecność wielki ocean ucichł. Mieszkańcy tego świata zwęszyli okazję. Elfy straciły samodzielne panowanie nad morzami. Inne królestwa też chcą władzę nad wodami, poszukują skarbów i próbują rozszerzyć swe zamorskie włości. Nie wolno jednak pomylić spokojnego morza z bezpiecznym. W głębinach kryje się wciąż niejedno zagrożenie. Wszyscy posiadacze głównych portów znają się... O proszę, to ciekawe, czyli że każdy się jakby ze sobą odkrywa. Jak ktoś ma port główny. Dobra, teraz... Czy oni dojdą? No nie dojdą, no słuchajcie, nie dojdą. No mogę ich teraz atakować. Ale to nie zmienia faktu, że to byłaby bitwa na kolejny odcinek. Poczekajcie, mamy 30 minutę. Może najpierw coś sobie... Nie, wiecie co, słuchajcie. Spróbujmy. Jeszcze ktoś ma update'ik. Chyba. Tak? Ktoś ma update'ik? Nieprzydzielone umiejętności. Nasz król. Świetnie. Skoro nasz król ma, no to ja bym mu dał... To jest fajna rzecz. Już niewiele brakuje, żeby to ulepszyć. Dam mu tą siłę broni. Także fajna rzecz. No cóż, panowie. Robię zapis generalny. Na wszelki wypadek, żeby niczego tutaj nie schrzanić. No i wyglądajcie, znać mi, czy jak na ten odcinek, nie wiem, który to już 10 będzie, coś... coś tego rzędu? Czy niezbyt powoli podbijam? Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Dobra, bitewka będzie ciekawa. Nie potrzebuję tego, myślę, że same drabiny nam powinny wystarczyć, chociaż w sumie... Wiecie co? Nie, drabiny nam wystarczą. No dlaczego by nie? Okej, okay, no to cóż. W tym momencie dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o ocenie filmu, komentarzu, no i subskrypcji ewentualnej, dlaczego by nie. No i słyszymy się klasycznie jutro o godzinie 15. Dzięki za uwagę, hej hej!